aller Stille sind die Vorbereitungen getroffen worden. In aller Stille. Linienschütz Schleswig-Holstein wird in wenigen Sekunden den Feuerkampf. 1 września 1939 roku, godzina 4:44. Reportaż Radia Berlin z Westerplatte. Budynek Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie. O 5 rano docierają tu pierwsze meldunki o pojedynkach na granicy. Dyżur pełni pułkownik Okulicki. Tak zaczęła się II wojna światowa, a on będzie jedną z jej ostatnich ofiar. Niemcy atakują na całej długości frontu. Mapa pokazuje wojska na pozycjach wyjściowych i miejsca przerwania granicy polskiej. Z ogromnym impetem rusza lawina niemiecka na Polskę. Większa liczebnie armia niemiecka przewyższa armię polską jakością uzbrojenia, szybkością poruszania się w terenie, ilością broni pancernej prawie czterokrotnie. Zaś niemiecka flota powietrzna nie ma sobie równej w Europie. Główne uderzenie Niemcy przeprowadzają z terytorium Czechosłowacji przez Częstochowę w stronę Warszawy i przez Śląsk na Kraków. Zacięty bój o umocnione pozycje Górki Węgierskiej trwa prawie 2 dni. Jeszcze przed strzałami na Westerplatte niemiecki pociąg pancerny próbuje zająć Chojnice. Polscy saperzy wysadzają ważny strategicznie most na Wiśle w Tczewie, a niemiecki pociąg pancerny zostaje rozbity. W Gdańsku Niemcy likwidują ślady polskości. Trwa dramatyczna obrona Poczty Polskiej. Pocztowcy mieli się bronić przez 2 godziny, a bohatersko walczą 12. Pomoc ze strony polskiej armii nie nadchodzi. Wyczerpani i poparzeni ulegli naciskowi przeważających sił. Poddają się o godzinie 18. Wszyscy zostaną rozstrzelani. Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Informacja o bandyckim napadzie Niemców na Polskę idzie w świat. Dodatki nadzwyczajne gazet przynoszą orędzie prezydenta Mościckiego do narodu. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. O godzinie 10 rano w Reichstagu Hitler wygłasza przemówienie oskarżające Polskę o prowokacyjne rozpoczęcie wojny, przedstawiając siebie i naród niemiecki jako ofiarę bezczelnej polityki polskiej. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. A tak mieszkańcy Stuttgartu przyjmowali przemówienie Hitlera. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. W Moskwie zgodnie z umową nocą z 31 sierpnia na 1 września dokonano pośpiesznej ratyfikacji paktu Ribbentrop-Mołotow. Zapewnia on neutralność Sowietów w konflikcie niemiecko-polskim. Do Berlina przybywa z Moskwy via Sztokholm radziecka 5-osobowa wojskowa misja specjalna pod dowództwem generała Purkajewa. We Francji mobilizacja. Na specjalnym posiedzeniu zebrał się rząd francuski. Dyskutowano treść i kształt noty, jaka ma być skierowana do Hitlera. Francuzi niechętnie szykują się do wojny. W Londynie informacje o napaści Niemiec na Polskę radykalizują poglądy społeczeństwa. Na posiedzeniu w Izbie Gmin w obecności polskiego ambasadora hrabiego Raczyńskiego premier Chamberlain potwierdza wolę wypełnienia sojuszu polsko-brytyjskiego. Żąda natychmiastowego zaprzestania agresji, wycofania wojsk niemieckich i rozpoczęcia negocjacji pokojowych. W Warszawie oddziały odchodzące na front są błogosławione przez kardynała Chlonda. Żegna je prezydent Mościcki. Aż do rogatek miasta żołnierzom towarzyszą tłumy warszawiaków. Mówi uczestnik walk o Pomorze, generał Paszkowski. W 22. Pułku Piechoty w Siedlcach. Dywizja ta została przetransportowana w marcu, kwietniu
1939 roku w rejon Bydgoszczy. I była w obronie na linii Jezior Koronowskich na północny zachód od Bydgoszczy. Ja byłem wówczas dowódcą 7 kompanii tego pułku, 22 pułku piechoty Siedlec. No i już o 5 rano, tak, między 5 a 6, już miałem pierwsze natarcie niemieckie. Przed polem miałem duże, taką wielką polanę i gdzieś kilometr, kilometr 200 może metrów, półtora kilometra skraj lasu. Zobaczyliśmy Niemców, którzy się pojawili, tam pojazdy jakieś mechaniczne niemieckie na skraju lasu. No pokręcili się trochę i zaczął się wtedy piekielny ogień artyleryjski. No, miałem wtedy bardzo dużo strat. Byłem wtedy pierwszy raz lekko ranny. Biliśmy się jeszcze, jak czołgi przeszły oczywiście przez nasze ugrupowanie w kierunku Bydgoszczy. Myśmy się tam jeszcze 3 dni bronili. I zaczęliśmy się wycofywać, tak jak cała armia generała Burtowskiego, armia Pomorze, zaczęliśmy się wycofywać w kierunku Warszawy. No, wycofywanie, wiadomo, ciągłe bombardowanie, marsze w nocy. Warszawa przygotowuje się do obrony przed atakami Luftwaffe. Zdobywcy z Wehrmachtu nie przestrzegają międzynarodowych konwencji. Już w pierwszych dniach wojny w Borach Tucholskich Niemcy rozstrzeliwują ludność cywilną. Uderzające ze Słowacji pancerne oddziały armii Kleista napotykają silny opór ze strony jedynej w pełni wyposażonej jednostki pancernej 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej generała Maczka. W walkach pod Jordanowem i Wysoką, dzięki postawie takich żołnierzy jak kapral Dziechciarz, który sam zniszczył 7 czołgów, niemieckie natarcie pancerne zostało zatrzymane. Pod ogromnym naciskiem pancernych zgrupowań niemieckich armia Kraków, by uniknąć okrążenia, opuszcza Śląsk. Podważa to całą koncepcję obronną polskiego dowództwa, które przewidywało tutaj opór możliwie najdłuższy, dający czas na wycofanie całego frontu na nową linię obrony, na linię Wielkich Rzek. Przez 3 dni obrońcy Mławy trwają na swym stanowisku pod ogniem niemieckiego korpusu Wodrik. Głównym zadaniem armii Modlin była obrona przejścia z Prus Wschodnich na Warszawę. Mimo ogromnej przewagi w sile ognia, Niemcy nie zdołali skruszyć obrony. Wobec groźby okrążenia oddziały polskie wycofują się do twierdzy modlińskiej. W Bydgoszczy na oddziały polskie sypią się kule dywersantów. W odwecie giną miejscowi Niemcy. Hitlerowska propaganda wielokrotnie zawyżyła liczbę ofiar. Do Krakowa, opuszczonego przez armię generała Schillinga, wkraczają oddziały Wehrmachtu. Uchodźcy na drogach, otwarte miasta, szpitale. Wszystko to cele bombowców niemieckich. Świat ciągle nie chce uwierzyć w to barbarzyństwo, którego doświadczają tysiące Polaków w te pogodne wrześniowe dni. Ultimatum brytyjskie odrzucone przez Hitlera. Od południa 3 września razem z nami przeciw Niemcom walczy Imperium Brytyjskie. Wzbudziło to ogromny entuzjazm ludności Warszawy. Trwa mobilizacja. Rząd francuski wierzy w czystość intencji pokojowej inicjatywy Mussoliniego i dopiero o godzinie 17 3 września ultimatum francuskie nabiera mocy. Daladier wypowiada Niemcom wojnę.
Hitlerowi nie udaje się stworzyć izolowanego konfliktu. Wojna światowa staje się faktem. Telegram Ribbentropa do ambasadora Schulenburga w Moskwie. Proszę przekazać Mołotowowi, że nadszedł już chyba czas, by rząd sowiecki zajął się swoją sferą interesów w Polsce, tak jak zostało to ustalone. W Berlinie 3 września listy uwierzytelniające składa nowy ambasador Związku Radzieckiego Skworcew. Towarzyszy mu nowy atasze wojskowy generał Burkajew. Przekazują oni dokumenty ratyfikacji paktu z 23 sierpnia. Schulenburg przekazuje do Berlina odpowiedź Mołotowa. Z naszymi operacjami wojskowymi będziemy gotowi za kilka tygodni. Na prośbę dowództwa Luftwaffe radiostacja Mińsk podaje umówione sygnały celem ułatwienia bombardowań terenów Polski. W okręgach przygranicznych z Polską oddziałom Armii Czerwonej wstrzymuje się urlop. Załoga Westerplatte trwa. Mimo czterokrotnej przewagi na ziemi i panowania w powietrzu, Niemcy nie są w stanie złamać oporu Polaków. Mieli się bronić tylko przez 12 godzin, do czasu nadejścia Korpusu Interwencyjnego Armii Pomorza. Po spotkaniu o 12.30 z Mołotowem Schulenburg telegrafuje do Berlina. Myślę, że przekroczenie przez działające oddziały wojskowe umówionej linii nie powinno przysporzyć kłopotów w realizacji naszej umowy. Niemieckie uderzenie przez Częstochowę rośnie w siłę. Armia Łódź wycofuje się z dużymi stratami. 5 września wieczorem Niemcy po zaciętej walce opanowują płonący Piotrków. Brytyjski ambasador Kennard telegrafuje do Londynu, że bez pomocy lotnictwa brytyjskiego Warszawa padnie w ciągu 48 godzin. Warszawa jest dla Hitlera ważnym obiektem strategicznym. Ogromne siły pancerne prą na Tomaszów, by otworzyć drogę do stolicy. Polskie lotnictwo bombowe stara się powstrzymać tę pancerną nawałę. Oto skutki jednego nalotu na kolumnę pancerną pod Radomskiem. Mimo gorszego jakościowo sprzętu, polscy lotnicy zapisują wspaniałą kartę. W czasie trwania walk w Polsce strącili lub uszkodzili ponad 145 samolotów niemieckich. Warszawska Brygada Pościgowa wielokrotnie w ciągu tych kilku dni przeszkadzała w bombardowaniach Warszawy, strącając około 20 samolotów. Lecz mimo bohaterstwa i brawury lotników, niebo nad Polską opanowuje Luftwaffe. Niszczy polskie samoloty na ukrytych polowych lotniskach. Niszczy je w walce. Rząd polski przenosi swą siedzibę do Lublina. Ambasador Rzeczypospolitej w Londynie Raczyński próbuje nakłonić Anglię do udzielenia niezbędnej pomocy lotniczej Polsce, która walczy z Niemcami jak dotąd samotnie. RAF zrzuca na Niemcy bomby, ale z ulotkami nawołującymi do przerwania działań wojennych. A bomby, które spadają na Westerplatte, ranią i zabijają. W ciągu pierwszych 6 dni września załoga Westerplatte odpiera wiele ataków 20-krotnie silniejszych sił niemieckich. Wytrzymała lotnicze bombardowania i ciężki ostrzał pancernika Schleswig-Holstein. Obrońcy są skrajnie wyczerpani. Jest wielu rannych. Brakuje amunicji. Major Sucharski po naradzie ze swoimi oficerami podejmuje decyzję kapitulacji. Czas wojny spędzą obrońcy Westerplatte w obozie jenieckim. Ci, co pozostali przy życiu, po 5 latach niewoli, jeszcze 45 długich lat muszą czekać na pełną satysfakcję i uznanie ich poświęcenia, odwagi i bohaterstwa. Września, piątek. Niemieckie kolumny docierają do Warszawy. Czołgi generała Reinharta napotykają gwałtowny ogień działek przeciwpancernych i zostają zmuszone do odwrotu. Nie udaje się zaskoczyć mieszkańców Warszawy. Radio niemieckie pospiesznie już o 17.15 podaje komunikat,
że oddziały pancerne Wehrmachtu wdarły się do stolicy Polski. Wiaczesław Mołotow przesyła Ribbentropowi serdeczne gratulacje z okazji zdobycia Warszawy. Radość obu panów jest przedwczesna. Po opuszczeniu Warszawy w nocy z 6 na 7 września marszałek Rydz-Śmigły wraz z podstawową częścią swojego sztabu stanął w Brześciu nad Bugiem. Już do końca działań nie zdołano odtworzyć linii łączności radiowej i telefonicznej ze sztabami armii. Na północnym odcinku frontu między Różanem i Wizną pas polskich umocnień z ogromną zaciekłością atakuje przerzucony z Pomorza 9. Korpus Pancerny generała Guderiana. Na odcinku Wizna około 700 żołnierzy samodzielnej grupy operacyjnej NAREW, uzbrojonych w 20 CKM-ów i 6 dział, przez 3 dni stawia opór zmasowanym atakom czołgów i lotnictwa. Kapitan Raginis i podlegli mu żołnierze nie mogą już wykonać rozkazu wycofania się. Nawała artyleryjska, czołgi strzelające na wprost w strzelnice polskich schronów nie łamią oporu Polaków, którzy giną wszyscy, zadając wcześniej Niemcom ciężkie straty. Korpus pancerny Guderiana ma otwartą drogę na Brześć i Włodawę. W rejonie Kutna generał Kutrzeba koncentruje wojska armii Poznań i Pomorze do wykonania operacji zaczepnej. Będzie ona wstępem do największej bitwy w zmaganiach 1939 roku. Grupy uderzeniowe armii Poznań atakują między Uniejowem a Łowiczem północne ubezpieczenie maszerującej na Warszawę 8. Armii generała Blaskowica. Natarcie rozpoczęte z determinacją napotyka na zdecydowany opór niemiecki. Plan błyskawicznego przełamania przeradza się w ciężkie, krok po kroku, zdobywanie terenu. Następnego dnia do bitwy włączają się nadchodzące z północy oddziały armii Pomorze. Działania te nie zatrzymują jednak niemieckiego uderzenia na Warszawę. Obrońców stolicy organizuje i podtrzymuje na duchu swoimi codziennymi wystąpieniami prezydent miasta Stefan Starzyński. To chwila, tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle. I tu, u granic miasta, zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet wolskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Niech każdy robi to, co w tej chwili jest potrzebne. Bez filozofii, bez rozmyślań, bez indywidualistyki. Karność, dyscyplina. Oto droga do zwycięstwa. I wierzę, że lud Warszawy, który tyle razy w historii dawał przykłady bohaterstwa, że ten lud Warszawy dzisiaj tak będzie umiał się zachować, tak pracować i tak dopomagać naszej sławnej, naszej chlubnej, naszej wielkiej, zwycięskiej, kochanej, najdroższej armii. Że zwyciężymy. Bo dla nas zwycięstwo, a hańba i pohybel Niemcom. Więc obywatele, do pracy codziennej, spokojnej, wytrwałej, zwycięstwo jest nasze. W Paryżu w oparciu o protokół polityczny podpisany 4 września zostaje zawarta umowa w sprawie utworzenia dywizji polskiej we Francji. Symboliczna armia słowacka przechodzi polską granicę i opanowuje Zakopane oraz Jaworzynę. Tę samą, którą w 1938 roku przyłączono do Polski. Ksiądz Tiso triumfuje. 9 września Ribbentrop do Schulenburga. Dalsze opóźnianie akcji sowieckiej grozi powstaniem pustki politycznej na terenach na wschód od linii rozgraniczenia interesów. Schulenburg do Ribbentropa. Mołotow powiedział, generał Purkajew został wezwany do Moskwy. Akcja wojskowa już wkrótce, za 10-14 dni. Na froncie zachodnim spokój. Ciągle jeszcze trwają prace budowlane przy niemieckiej linii umocnień zwanej Westwall, linia Zygfryda. Zgromadzone tam oddziały niemieckie przedstawiają siłę dwukrotnie mniejszą niż wojska naszych sojuszników, ukryte w głębokich schronach linii Maginota. Jedyny wyczyn bojowy Francuzów to zajęcie granicznego pasa ziemi niczyjej o szerokości 32 km
i głębokości 8 km w najszerszym miejscu. Francuzi zajmują 20 opuszczonych przez Niemców wsi przy stratach własnych 27 żołnierzy. Zaiste dziwna to wojna. 10 września w niedzielę po zajęciu Bydgoszczy przez Niemców generał Bramer nakazuje oddziałom wojska i policji przystąpić do oczyszczania miasta ze zbrodniczych elementów polskich. W odwecie za wydarzenia z 3 września rozpoczynają się krwawe represje wobec ludności polskiej. Łapanki, aresztowania, masowe egzekucje. Niemiecka zemsta była krwawa. Zamordowano wtedy ponad 800 Polaków. Oto film nakręcony z ekshumacji masowych grobów pod Bydgoszczą. Takie były efekty prowadzonej przez Niemców już od pierwszych dni wojny polityki eksterminacji narodu polskiego. Schulenburg do Berlina. Mołotow proponuje dla uzasadnienia wkroczenia wojsk tezę o rozpadzie polskiego rządu. Jest zaskoczony szybkością wojsk niemieckich. Jeśli prawdą jest, że możliwe jest zawieszenie broni, to Sowieci nie wkroczą. O ostatnim spotkaniu z ministrem Beckiem w Krzemieńcu 10 września opowiada ambasador Szanow. Beck prosił, aby do niego wstąpić. Powiedział mi, że jak chyba wiem, wszystkie oddziały sanitarne pozostały na zachodzie i teraz nie mają oni pociągów sanitarnych ani sprzętu. I zapytał, czy można by ten sprzęt zakupić w Moskwie. Odpowiedziałem, że można, oczywiście, że można. Sprzętu sanitarnego mamy dość. Zapytał, jak to załatwić. Czy można wysłać dwóch oficerów? Odpowiedziałem, że tak, ale ze względu na czas wojny sam nie mogę wystawić wizy. Muszę o to zapytać Moskwę. Poprosiłem o wydanie zgody na wysłanie telegramu. Beck odpowiedział, ależ oczywiście. Powiedziałem mu również, że nie mam tu co robić i chciałbym również wraz z grupą pracowników wyjechać do Moskwy. Beck zgodził się. Poinformowałem go również, że możemy jechać tylko drogą na Szepietowkę. Koleje nie działały. Czy będzie na to zgoda? Tak, oczywiście, odpowiedział. Na tym zakończyliśmy. Otrzymaliśmy wizę. Następnego dnia przyszła zgoda na wydanie wiz. Poinformowałem o tym Becka. Nie pamiętam nazwisk oficerów, ale wiem, że były dwie wizy i wydaliśmy je. O ile pamiętam, wyjechali nazajutrz po nas. Co zobaczyliśmy szczególnego w Szepietowce? Po pierwsze, nasz garnizon był zupełnie spokojny. Spokojny oddział graniczny. Mówiłem już o tym, że kiedy wzywaliśmy nasze służby graniczne, aby nas spotkali, to pojawili się dopiero za pół godziny. Rybałko zapytał, co się stało, dlaczego nie wyszli natychmiast. Dlatego, że dzisiaj niedziela, dzień wolny od prac. To jedno. Z drugiej strony, na stacji Szepietowka stały wagony ze sprzętem wojskowym, z bronią i amunicją. Wagony z kosnarmiecmi. No my nie udzielili się tym właśnie, to mówię, to muszę powiedzieć. Nie dziwiliśmy się. Jechaliśmy przecież nie z kraju, w którym w tym czasie zbierano kawę, kakao czy coś w tym rodzaju, ale z kraju, w którym była wojna. Także nasze wyczlenie. Tak więc fakt, że na granicy znajdowała się broń, wagony z bronią i amunicją, przyjęliśmy jako zupełnie normalny. Nie zdziwiliśmy się. Ambasador brytyjski Sitz donosi z Moskwy, że radzieckie radio nawołuje do wystąpień rewolucyjnych mieszkańców wschodnich terenów Polski. Nie wyklucza interwencji wojskowej. Polski ambasador w Moskwie ciągle wierzy w neutralność Sowietów. Generał Dąb Biernacki, dowódca armii Prusy, opuścił swoje oddziały zamknięte w okrążeniu pod Radomiem. Do niewoli dostało się ponad 40 tysięcy polskich żołnierzy. Droga do przyczółków na Wiśle dla Niemców była otwarta. Na prośbę o pomoc lotniczą dla samotnie walczącej Polski wyrażoną przez ambasadora Raczyńskiego w Londynie, sekretarz stanu odpowiada, że podjęcie jakichkolwiek działań niepodyktowanych strategią byłoby głupotą.
Ambasador Noel raportuje z Krzemieńca do Paryża o tajnym porozumieniu między Niemcami i Sowietami, na mocy którego oddziały niemieckie nie przekroczą Bugu, pozostawiając wojskom sowieckim całą resztę Polski. Ambasador Szaronow pogłosek tych nie zdementował i z Polski wyjechał. Zakończyła się pierwsza faza bitwy nad Bzurą. Od północy w kierunku na Brześć atakuje korpus Guderiana. Od południa, aby zamknąć w okrążeniu Wojsko Polskie na prawym brzegu Wisły, oddziały armii Kleista poruszają się w kierunku Przemyśla i Brześcia. Węgrzy, mimo nacisków niemieckich, nie udzielają zgody na transport oddziałów Wehrmachtu przez swoje terytorium. Musiały się one w ciężkich walkach z armią Małopolska przebijać do Lwowa. września, Abbeville, Francja. Godzina 11. W siedzibie podprefektury odbywa się tajne pierwsze posiedzenie Najwyższej Rady Wojennej z udziałem premierów, dowódców i szefów sztabów Anglii i Francji. Już od wczoraj w rękach francuskiego MSZ jest alarmująca depesza Noela z Krzemieńca. Na obradach Rady minister koordynacji obrony imperialnej, Lord Chatfield, stwierdził: z tego, co tu powiedziane, wszystko jest dla mnie jasne. Jeśli Polska stawi opór dłużej niż to przewidują sztabowcy francuscy, to czy nie wpłynie to na zmianę obecnie realizowanych planów francuskich? Bez namysłu odpowiada mu Gamelin. Dłuższy opór Polski, więcej czasu dla nas. Ale dłuższy opór Polski nie wpływa na rewizję naszych planów. Z dniem dzisiejszym wstrzymaliśmy wszystkie operacje wojskowe na naszym froncie. Depesza ministra Beka do polskich placówek dyplomatycznych w Paryżu i Londynie. Proszę oświadczyć, że wzburzenie ludności cywilnej, która poniosła olbrzymie straty w rannych i zabitych, publicznie oskarża Anglię i Francję o niedotrzymanie zobowiązań, rozumując słusznie, że poważniejsze zaangażowanie lotnictwa aliantów, choćby na obiekty wojskowe i przemysłu wojennego, zmusiłoby Niemców do wycofania gro lotnictwa z Polski. Stan moralny naszych wojsk jest dobry. Walki zacięte trwają mimo przewagi liczebnej nieprzyjaciela. Wszyscy znający sprawę twierdzą, że bezczynność lotnictwa obok francuskiej powolności akcji na lądzie powoduje dla nas sytuację groźną, wynikającą z utraty zbyt wielkiego terytorium i zniszczenia naszego przemysłu wojennego. Bezkarna Luftwaffe z terenu Polski urządziła sobie poligon. Miasteczko Frampol przed i po nalocie. Premier Chamberlain na posiedzeniu gabinetu wojennego wyraża ogromne zadowolenie z wyników konferencji w Abbeville. Generał Thome obejmuje dowództwo twierdzy Modlin, gdzie wycofała się pozostała część armii Łódź. Warszawa i Modlin to silny punkt oporu w centrum Polski. Z rozkazu naczelnego wodza przechodzą do obrony w okrążeniu. Obrońcy Modlina wypadami z twierdzy próbują pomóc przebijającym się oddziałom armii Poznań i Pomorze. Ribbentrop do Schulenburga. Po bitwie pod Kutnem podamy dla Mołotowa dokładne informacje dotyczące wojsk polskich. Generał Kutrzeba, dowódca połączonych armii Poznań i Pomorze, wobec rosnącego oporu niemieckiego postanowił przerwać natarcie w kierunku na Stryków i wykonać nowe uderzenie dywizjami armii Pomorze przez Łowicz na Skierniewice. Generał Portnowski wstrzymuje natarcie w obawie o tyły. Niemcy zaciekle atakują polskie pozycje obronne nad północną Bzurą. Ciężkie walki o Sochaczew. Koniec polskiej inicjatywy. Schulenburg do Berlina. Mołotow wezwał mnie dziś rano i zakomunikował, że akcja wojskowa może być przyspieszona bardziej niż to przyjęto w ostatniej rozmowie. Jest to tylko kwestia dni. Padł Przemyśl i Białystok. Niemieckie oddziały atakują Lwów. Armia Małopolska znalazła się w okrążeniu. Ribbentrop informuje dokładnie Mołotowa o prowadzonych walkach i rozmieszczeniu oddziałów Wojska Polskiego. W swoim następnym telegramie oświadcza, że zaraz zostanie zajęta Warszawa. Żąda podania terminu, kiedy i gdzie nastąpi wojskowa interwencja radziecka. War Cabinet zalecił każdorazowe konsultacje z ministrem spraw zagranicznych w sprawie ewentualnej akcji pomocy Polsce. 15 września, pierwszy dzień mobilizacji Armii Czerwonej na terenie Ukrainy i Białorusi. Trwające od maja na pograniczu Mongolii i Mandżurii ciężkie walki między wojskami radzieckimi i japońskimi
zostają 15 września, po wielkiej ofensywie Armii Czerwonej, zakończone podpisaniem w Nemuchen zawieszenia broni, które przekształca się w trwały rozejm, podpisany następnego dnia przez Mołotowa i japońskiego ambasadora w Moskwie, Togo. Rozejm ten zakończył się dopiero w lipcu 1945 roku ofensywą radziecką w Mandżurii. Zamykają się nad Bugiem niemieckie kleszcze. Armia Kraków walczy na Lubelszczyźnie z zamiarem przebicia do Lwowa. Prowadząc do walki strzelców podhalańskich pod Ułazowem, poległ generał Józef Kustroń. Dowództwo Armii Kraków objął generał Tadeusz Piskor. Postanowił skrócić front i dalej przebijać się do oblężonego z trzech stron Lwowa. Nad Bzurą znaczne siły wprowadzone przez Niemców na pole bitwy grożą naszym wojskom pokrążeniem. Kolejne ataki Polaków załamują się. Rozproszone bataliony i pułki Armii Poznań i Pomorze rozpoczynają odwrót za Bzurę i od północy będą przebijać się do Warszawy. Brakuje amunicji przeciwpancernej. Część wojsk została odcięta i dostała się do niewoli. Schulenburg do Berlina. Mołotow wezwał mnie dziś na 18. Zapowiedział, że termin wkroczenia wojsk poda jutro, pojutrze. Interwencja będzie uzasadniona rozpadem państwa polskiego. Z tajnych akt Foreign Office. Rząd francuski uważa, że w przypadku zajęcia części Polski przez Rosję, wsparcie Polski w wojnie z Rosją nie przyniesie korzyści, a raczej przeciwnie. Schulenburg do Berlina. Stalin przyjął mnie o 2 w nocy w obecności Woroszyłowa i Mołotowa. Dziś o 6 rano wchodzą. Proszą, by Luftwaffe nie przekraczało linii Połock, Białystok, Brześć, Lwów. O 3 nad ranem wiceminister Patiomkin wręczył notę ambasadorowi Grzybowskiemu. Warszawa jako stolica Polski już nie istnieje. Rząd polski załamał się i nie okazuje oznak życia. Oznacza to, że państwo polskie i jego rząd przestały istnieć. Tym samym traktaty zawarte przez Związek Radziecki i Polskę straciły ważność. Biorąc pod uwagę tę sytuację, rząd sowiecki polecił dowództwu Armii Czerwonej, by nakazała wojsku przekroczyć granicę i wziąć pod swoją opiekę ludność zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Ambasador Grzybowski odrzucił notę i powiedział: żaden z argumentów użytych dla usprawiedliwienia uczynienia z układów polsko-sowieckich chwistka papieru nie wytrzymuje krytyki. Według moich wiadomości głowa państwa i rząd polski przebywają na terytorium polskim. Zresztą sprawa rządu nie jest w tej chwili istotna. Suwerenność państwa istnieje, dopóki żołnierze armii regularnej biją się. Od godziny 3 w rejonie Podwołczyk, Dziewicza, Trybuchowiec, Husiatynia i Załucza jakieś nierozpoznane z powodu ciemności oddziały usiłują przekroczyć granicę sowiecką do Polski. 5.12. Husiatyń zajęty przez wojska bolszewickie. Między 5 a 5.35 nalot samolotów nieprzyjaciela w Chrodence i w okolicy Korszowa. Według meldunków posterunków kolejowych samoloty miały znak 5-ramienną gwiazdę czerwoną. O godzinie 4 rano przekroczyły granicę 3 kolumny bolszewickie. Zapytuje, jak zachowywać się w stosunku do bolszewików. Dowódca grupy Łuck, generał Skuratowicz. Z rozkazu szefa sztabu proszę wysłać parlamentariuszy do dowódcy najbliższego oddziału sowieckiego, który przekroczył granicę z zapytaniem, co to znaczy to przekroczenie granicy przez wojska sowieckie. Ku radości jednych, a rozpaczy większości, zmieniał się porządek społeczny. Treść ulotki. Was przymuszają uciskać Białorusińców i Ukraińców. Rządzące koło polskie sieją narodową różność między Polakami, Białorusinami i Ukraińcami. Pracujące Białorusini i Ukraińcy, wasi pracujące, a nie wrogi. Razem z nimi budujcie szczęśliwe, dorobkowe życie. Rzucajcie broń. Przechodźcie na stronę Armii Czerwonej. Wam zabezpieczenie swobód i szczęśliwe życie. Generał Kleberg do naczelnego wodza. Natarcie sowieckie rozwija się na całej granicy, od Stołbców po Mikaszewicze. Wobec jednak zmienionej sytuacji proszę o zasadnicze dyrektywy.
W radiowym przemówieniu 17 rano Mołotow powiedział: pozostawiona własnemu losowi i pozbawiona kierownictwa Polska stała się łatwym polem działania dla wszelkiego rodzaju poczynań i niespodzianek, mogących stać się groźbą dla Związku Radzieckiego. Dlatego rząd sowiecki, który do tej pory zachowywał neutralność, nie może pozostać obojętny w obliczu tych faktów. Rząd sowiecki zamierza uczynić wszelkie wysiłki, aby uwolnić naród polski od nieszczęśliwej wojny, w którą wepchnęli go szaleńczy przywódcy, i pozwolić mu na spokojne życie. Z pamiętnika szefa sztabu Oberkommando der Wehrmacht, generała Haldera. 17 przed południem w Białymstoku sowieccy delegaci ustalają z przedstawicielami OKW przebieg linii demarkacyjnej. OKW przesłało do wszystkich jednostek telegram, w którym zaleca przyjazne żołnierskie powitanie przy spotkaniu jednostek sowieckich. Mimo braku pomocy z zachodu, armia polska nie ustaje w walce. Generał Sosnkowski i pancerno-motorowa brygada Maczka przebijają się do Lwowa. Na północy oblężony Hel i reduta Kępy Oksywskiej wytrzymują kolejne ataki Luftwaffe. Baterie artylerii nadbrzeżnej toczą nierówny pojedynek artyleryjski z pancernikiem Schleswig-Holstein. Mimo wielkich strat obrońcy skutecznie kontratakują. Do bohatersko bronionej w zaciskającym się pierścieniu oblężenia Warszawy przebijają się znad Bzury wyczerpane oddziały armii Pomorze i Poznań. 17 września bezkarna Luftwaffe przeprowadza zmasowany nalot. O 11.15 zatrzymał się zegar na zamkowej wieży. Płonie zamek warszawski, Stare Miasto, Katedra Świętego Jana. Płoną bezcenne skarby polskiej kultury. Odwodowe oddziały armii generała Kleista, opóźniane walką z wycofującymi się wojskami polskimi, posuwają się na wschód przez Przemyśl w kierunku Lwowa. Było tak, że w ciągu dnia od świtu do zapadnięcia nocy broniliśmy się właśnie pod tą Wochnią, pod tym Rzeszowem, pod Walczutem, pod Przeworskiem, pod Jarosławem, kontratakując tam, gdzie było można, a na noc odskakiwaliśmy na następną pozycję. W taki sposób do 15 września odskoczyliśmy do Żółkwi i zastaliśmy pierwszą dywizję górską niemiecką, która wyszła ze Słowacji, wywidała nas i już przed naszym czołem atakowała Lwów. Mieliśmy za sobą dywizję korpusu Kleista, a przed sobą pierwszą dywizję górską. I wtedy Maczek podjął decyzję osłonięcia się przed von Kleistem, a zaatakowania od tyłu pierwszej dywizji górskiej, co wykonywaliśmy w ciągu 15 i 16 września i nawet pobiliśmy pułk tej dywizji, pierwszy pułk górski, wzięliśmy jeńców, ale w tym momencie, po 17 września, otrzymaliśmy rozkaz oderwania się od nieprzyjaciela i przemarszu do Stanisławowa, do dyspozycji Naczelnego Wodza. O 21 ryt śmigły zmienia poranny rozkaz o stawianiu oporu Sowietom. Nakazuje ogólne wycofanie się na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy i miast, które miały bronić się przed Niemcami, bez zmian.
Pancerne kolumny sowieckie, przeciw którym stanęły słabo uzbrojone, nieliczne oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza, z dużą prędkością posuwają się na spotkanie z oddziałami Wehrmachtu. Polska nie była przygotowana do wojny na dwa fronty. Wobec zaistniałej sytuacji prezydent Mościcki i rząd polski po naradzie podejmują decyzję przeniesienia siedziby rządu do Francji, drogą przez Rumunię. Z Paryża chcą kierować walką zbrojną na terenie kraju, korzystając z kasusu rządu belgijskiego z poprzedniej wojny. O godzinie 4 rano, już 18, rząd Rzeczypospolitej przekroczył granicę koło Czerniowiec. Wbrew uprzednim deklaracjom rumuńskim, członkowie rządu polskiego po przekroczeniu granicy zostają internowani. Niejasna jest do dziś rola, jaką w kwestii internowania władz polskich spełnił ambasador Francji Léon Noël. Ostatni rozkaz Rydza Śmigłego z 17 września. Najazd bolszewicki na Polskę nastąpił w czasie wykonywania przez nasze wojska manewru, którego celem było skoncentrowanie naszych wojsk w południowej części Polski. Uważałem, że w tej sytuacji obowiązkiem moim jest uniknąć bezcelowego rozlewu krwi w walce z bolszewikami i ratować to, co się uratować da. Trzeba zacisnąć zęby i przetrwać. Położenie się zmieni. Wojna jeszcze trwa. Trwa ostatnia faza bitwy nad Bzurą. Pada Sochaczew. Zepchnięte między Wisłę a Bzurę oddziały generała Kutrzeby walczą o osiągnięcie przepraw. Próbują przebić się na Warszawę. Generał Czuma przygotowuje plan wypadu znacznych sił Armii Warszawa z czołgami i artylerią na pomoc Kutrzebie. Generał Rummel jako dowódca armii wstrzymuje jego wykonanie. Wypad podpułkownika Okulickiego trzema batalionami okazuje się za słaby. Wprowadzone przez Blaskowica niemieckie oddziały pancerne zaciskają pierścień oblężenia. Mimo już prawie dwutygodniowych walk żołnierze polscy nie tracą ducha. Brakuje pocisków przeciwpancernych, straty w pododdziałach są bardzo wysokie, ale nie składają broni. Nielicznym oddziałom udaje się przebić. Obóz warowny Wilno liczy 21 tysięcy żołnierzy, tylko częściowo uzbrojonych. Na pomoc śpieszy zgrupowanie kawalerii Wołkowysk z generałem Wacławem Przeździeckim. Generał Olszyna Wilczyński wydaje rozkaz. Nie jesteśmy z Sowietami w stanie wojny. Oddziały obozu warownego Wilno mają przejść na Litwę. Na sowieckich czołgach wjeżdżających do Wilna jako przewodnicy siedzą młodzi polscy Żydzi z czerwonymi opaskami. Zgrupowanie generała Przeździeckiego rusza na Grodno. W rejonie Sarny zwycięskie boje toczy z Sowietami ciężki pociąg pancerny Głowacki. Po silnym nalocie bombowców radzieckich Równe zostaje zajęte przez Armię Czerwoną. War Cabinet ustala. Przymierze z Polską nie zmusza Anglii do ogłoszenia wojny ze Związkiem Radzieckim. Zgłasza formalną notę, że wytłumaczenie powodu wejścia wojsk sowieckich jest niewystarczające. Rząd polski ciągle istnieje i dla rządu angielskiego jest reprezentantem interesów Polski. Zgodnie z ostatnim rozkazem naczelnego wodza, oddziały walczące na wschodnich terenach rozpoczynają przemieszczanie w kierunku przedmościa rumuńskiego. Nie wszystkim udaje się przejść bez walki z Sowietami. Przed opuszczeniem kraju niszczono broń i dokumenty. Wyruszają za granicę, by w dalekiej Francji podjąć walkę z Niemcami o Polskę. Komunikat niemiecko-sowiecki. Celem uniknięcia wszelkiego rodzaju nieuzasadnionych pogłosek dotyczących odnośnych celów sił niemieckich i sowieckich działających w Polsce, rząd Rzeszy Niemieckiej i rząd Związku Radzieckiego oświadczają, że działania tych sił nie mają żadnych celów, które by były sprzeczne z interesami Niemiec i Związku Radzieckiego lub z duchem czy literą zawartego paktu. Przeciwnie, celem tych sił jest przywrócenie pokoju i ładu w Polsce. Po ataku ze wschodu sytuacja polskiej armii staje się beznadziejna. Broniąca się ciągle Warszawa jest wyzwaniem dla potęgi Wehrmachtu. Wielu uchodźców z terenów zajętych przez Niemców znajduje schronienie w stolicy. Wzmacniają oni obronę Warszawy. Niemieckie bombowce bezkarnie wykonują codziennie po kilka nalotów, a jednak obrońcy trwają w swej walce. Od pierwszych dni swego panowania niemiecka rasa panów traktuje Polaków jak niewolników. Grupy młodych mężczyzn, a szczególnie Polaków pochodzenia żydowskiego, wywozi się do przymusowych robót. Grupa kawalerii generała Abrahama przechodzi Puszczę Kampinoską i staje u wrót Modlina. Żołnierzy jest tam dosyć, a zapasów i broni brakuje. Dowódca zdecydował przebijać się dalej do Warszawy. Udaje się to dopiero 19 wieczorem.
oddziały generała Kutrzeby próbują za wszelką cenę wyrwać się z okrążenia. Ale brak artylerii przeciwlotniczej wystawia polską piechotę na nieustanne ataki Luftwaffe. Tylko nielicznym udaje się przebić na Warszawę. Reszta ściskana żelaznym pierścieniem pod ostrzałem artylerii, bezlitośnie likwidowana z powietrza, walczy do końca. Giną, nie składając broni. Bitwa nad Bzurą była jedną z największych bitew początkowego okresu wojny. Tak ocenił ją generał Blaskowitz w rozkazie operacyjnym z 20 września 1939 roku. Generał Maczek ze swoją brygadą pancerno-motorową przechodzi na Węgry. Warunki internowania u braci Węgrów nie są ciężkie. Już za kilka miesięcy prawie cały skład brygady odnajduje się we Francji. Generałowi Sostkowskiemu nie udaje się przebić do Lwowa. Internowany w Bikas prezydent Mościcki poszukuje generała, chcąc desygnować go na naczelnego wodza. W tym czasie generał Sosnkowski przedziera się przez sowieckie kordony na Węgry. W Paryżu pojawi się już po nominacji Sikorskiego. Schulenburg do Berlina. Mołotow powiedział: nadszedł czas ustalenia, co z Polską. Nie zgadzamy się na istnienie kadłubowego tworu. Podział ma nastąpić na linii rzek Pisy, Narwi, Wisły i Sanu. Ambasador Grzybowski bezskutecznie interweniuje u Mołotowa o zwolnienie polskiego personelu dyplomatycznego. 19 września we wtorek Hitler przybył do Gdańska. Tłumy na ulicach szaleją z radości. Dogasają walki na Kępie Oksywskiej. Dowódca lądowej obrony wybrzeża, pułkownik Stanisław Dąbek, ostatnim strzałem odebrał sobie życie. Na wybrzeżu polskim broni się już tylko Hel. Sowieckie lotnictwo tropi przebijające się ku granicy rumuńskiej oddziały polskie. Ulotki dowództwa frontu ukraińskiego zachęcają do odmowy wykonywania rozkazów, do wymierzania sprawiedliwości klasowej. Mimo tego do Rumunii oprócz masy uchodźców cywilnych udaje się przedostać wielu grupom i zorganizowanym oddziałom wojskowym, a także policji ze wschodniej części Polski. Nie wszyscy docierają do Francji. Wielu oficerów i żołnierzy zostaje internowanych w obozach w Rumunii do końca wojny. Tym, którzy się przebili na Węgry, było łatwiej. Część przedostaje się na zachód. Ci, co zostają, współpracują w tworzeniu sieci przerzutów między krajem i Francją. Z tajnych dokumentów sztabu aliantów. Mimo presji polskich dyplomatów, nie będzie bombardowań mogących przynieść pomoc oporowi Polski. Pod Tomaszowem Lubelskim połączone siły armii Lublin i Kraków pod dowództwem generała Piskora bezskutecznie próbują wyrwać się z niemieckiego okrążenia. Większość rozbita dostała się do niewoli. 20 września zgrupowanie zostaje rozwiązane. Rozproszone grupy przedostawać się będą za granicę. Nieliczni jak pułkownik Grotrowecki i generał Boruta Spiechowicz przedzierają się do Warszawy. Będą oni później organizatorami walki podziemnej. 20 września Ribbentrop telegrafuje do Stalina: nasze porozumienie jawi się jak fundament nowych, przyjacielskich stosunków. Ostatnie dni obrony Lwowa. Od południa, zachodu i północy otoczony przez Niemców, a od wschodu, od przedmieścia Łyczakowskiego, atakują już sowieckie czołgi. Dwa zniszczono, reszta się wycofała. Dowódca obrony Lwowa, generał Langner, wysyła parlamentariuszy do Niemców z propozycją rozejmu. Niemcy przyjmują propozycję. Langner woli miasto oddać Sowietom, z którymi Polska nie prowadzi wojny, niż kapitulować przed Niemcami. Początek wielkiej bitwy o Grodno. Naprzeciw pancernych kolumn sowieckich występuje młodzież i słabo uzbrojone oddziały KOP-u. Do spotkania wojsk sowieckich i niemieckich dochodzi także w Drohobyczu. Z pamiętnika generała Haldera.
Z rozkazu Hitlera do 25 września należy zakończyć wycofywanie się poza linię Białystok, Brześć, Lwów, Sań. Oddziały Armii Czerwonej zajęły częściowo Pińsk, Łuniniec. Trwa oczyszczanie terenu na południe od Kobrynia oraz w okolicy Lwowa i Sarny. W gazetowych sprawozdaniach miejscowa ludność z radością witała wchodzących Rosjan. Ribbentrop do Schulenburga. Poinformowałem Litwinów, że Rosjanie oddadzą im Wilno, ale nie wspomniałem im o istnieniu tajnych porozumień z Moskwą. Do Moskwy przybywa grupa oficerów niemieckich na negocjacje w sprawie granicy. Przed rozpoczęciem generalnej rozprawy z Warszawą Niemcy zezwalają korpusowi dyplomatycznemu neutralnych państw na opuszczenie stolicy. Schulenburg do Ribbentropa. Mołotow przyrzekł, że Związek Radziecki będzie przestrzegać porozumień w sprawie Wilna. Po spotkaniu wojsk niemieckich i sowieckich nad Bugiem koło Brześcia trwają negocjacje uściślające linię chwilowego rozgraniczenia wojsk. Decyzją Hitlera wojska niemieckie mają się wycofać na linię Wisły i Sanu, utrzymując Lwów. Linię zbliżoną do tej, jaką w sierpniu ustalono w Moskwie. Obrady toczą się w bardzo przyjaznej atmosferze. Broni się Hel, Modlin, Warszawa. We Lwowie trwają pertraktacje z Sowietami. Grupy Kleberga i Orlika Rickemana posuwają się w stronę Warszawy. Wojska frontu północnego toczą bój pod Zamościem z wycofującymi się na zachód Niemcami. Polakom brak odwodów i amunicji. Spotkanie wyczerpanych walką i marszami polskich oddziałów z przeważającymi siłami przeciwnika zakończyło się klęską. Z okrążenia wyrywa się grupa generała Andersa i odchodzi na południe. Niemcy zajmują Zamość. W nierównym starciu pod Łomiankami, przebijając się do Warszawy, w bezpośredniej walce z Niemcami ginie kolejny polski generał, Mikołaj Bołtuć. Bohaterstwem w tej wojnie wyróżniali się nie tylko żołnierze, ale także i generałowie. W radiowym przemówieniu 22 września premier Daladier wychwala wysokie morale francuskiego wojska, a o polskiej armii mówi, że bije się dzielnie. W masowych egzekucjach z rąk żołnierzy Wehrmachtu ginie nie tylko ludność cywilna, ale też polscy żołnierze. Anglicy odrzucają kolejną polską prośbę o lotniczą pomoc RAF-u. W Białymstoku pod polskim orłem najeźdźcy dzielą łupy z polskiej ziemi. Wymieniają doświadczenia wojenne. Ustalają sposoby komunikowania się poszczególnych oddziałów na linii zetknięcia wojsk. Wspólna walka jednoczy. Rozchodzą się w przyjaźni, by spotkać się znowu. 22 września w Brześciu Litewskim nad Bugiem uroczyste przekazanie zdobytego przez Niemców miasta w ręce wojsk sowieckich. Wspólną defiladę przyjaźni zwycięskich najeźdźców przyjmują generał Guderian i kombryk Krivoshej. 20 lat wcześniej w tym mieście Rosja i Niemcy podpisały traktat pokojowy. Potwierdza się on teraz w tym swoistym braterstwie broni. O obronie Grodna opowiada jeden z obrońców. W Grodnie zakwaterowano nas w koszarach 81. Pułku Piechoty i przydzielono do obrony most kołowy przez rzekę Niemen. I rzeczywiście w godzinach mniej więcej koło 12 pojawiły się jednostki radzieckie już i czołgi weszły na teren miasta Grodna. Dzięki pomocy młodzieży, muszę tutaj podkreślić, harcerzy i młodzieży z PW, ustosowienia wojskowego, rozpoczęła się walka z czołgami radzieckimi. Parę czołgów zostało spalonych, oblanych benzyną, spalonych dzięki właśnie pomocy. Natomiast myśmy uszkodzili jeden z czołgów, który wdarł się na teren koszar. Spaliliśmy go, z tym, że załoga, tak powiem, bardzo bohatersko się broniła, trzeba przyznać, nie chcieli się poddać do niewoli, no i spłonęli, nawet nie wychodząc z czołgu. Widząc, że sytuacja jest dosyć groźna, dlatego że oddziałów sowieckich było coraz więcej, wycofaliśmy się do koszar
na brzegu koło stacji kolejowej Grodno, Miasto, i tam zajęliśmy już stanowiska bojowe, tak powiem, pokoty i tak dalej, schowaliśmy się do walki z ich piechotą, już nie z czołgami, tylko piechota, bo podjeżdżała. I rzeczywiście na tym, na odcinku tym, stoczyliśmy troszkę, tak powiem, nieduży to był bój z nimi, ale rezultat był taki, że wzięliśmy do niewoli 180 żołnierzy radzieckich. I otrzymaliśmy w tym czasie rozkaz, ponieważ ja byłem na przedporu, na przedniej stacji, dostałem rozkaz od dowódcy dywizji pułkownika Szulskiego, że mam się natychmiast wycofać, dlatego że następuje odwrót oddziałów tych broniących Grodno w kierunku na Chorzą. Rosjanie zajmują Grodno. Rozpoczyna się czas represji. Na północ od Grodna we wsi Kodziowce wycofany z miasta batalion wartowniczy wraz z grupą generała Przezieckiego stoczył w nocy z 22 na 23 największą zwycięską bitwę z Sowietami, wyrąbując sobie przejście na Litwę. Tego też dnia generał Olszyna Wilczyński, otoczony przez kolumnę pancerną, zostaje wyciągnięty z samochodu i na oczach żony zastrzelony przez sowieckiego oficera. Było to we wsi Sopoćkinie. 22 września w miasteczku Winniki pod Lwowem generał Langner, dowódca obrony Lwowa, przyjmuje sowieckie warunki przekazania miasta we władanie wojsk frontu ukraińskiego. Punkt 8 tego porozumienia gwarantuje oficerom wolność osobistą i nietykalność prywatnej własności. Przy przejazdach do państw obcych rozstrzygać ma władza miejska wraz z przedstawicielami władz dyplomatycznych danego państwa. Ze strony radzieckiej podpisali Kombryk, Kuroczkin i Jakowlew oraz pułkownicy Biedow, Poczełkow, Makarow. Jak wykażą potem sprawozdania, ponad 14 tysięcy polskich jeńców wojennych z obozu Lwów będzie budowało drogę Lwów-Równe. Pełnych danych radzieckich w okresie od 17 do 21 września dostaje się do niewoli 120 tysięcy polskich żołnierzy i oficerów. 23 wojska sowieckie wkraczają do Lwowa. Niemcy chcieliby im przypadło to piękne polskie miasto, lecz tylko wspólne patrole osładzają gorycz porażki i umacniają przyjaźń niemiecko-rosyjską. Ribbentrop do Schulenburga. Jestem gotów w ciągu najbliższych 2 tygodni osobiście przylecieć do Moskwy, by do końca uzgodnić problemy związane z Polską. Proszę pozdrowić pana Stalina i pana Mołotowa. Ribbentrop. Schulenburg do Ribbentropa. O 18:00 Mołotow wyraził zgodę na pański przyjazd do Moskwy. O 22:15 wezwał mnie ponownie, by przekazać termin. 27 lub 28 września. Niemcy przekazali Sowietom Białystok. W swoim marszu na zachód pancerne szpice Armii Czerwonej docierają już do Lublina. Idąca na Warszawę grupa KOP we wsi Pniewo została zbombardowana przez eskadrę 12 samolotów sowieckich. Sitz z Moskwy. Dzięki interwencji niemieckiego ambasadora, dotychczas przebywający tu polski ambasador może wyjechać. 25 września Schulenburg do Berlina. Stalin definitywnie nie zgadza się na istnienie nawet szczątkowego państwa polskiego. Sowieci są zainteresowani całą Prybałtyką. Nic nie mówili o Finlandii. W zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainie trwa operacja oczyszczania terenu od ostatków polskich wojsk. Warszawa się broni. Nękana nalotami kilkakrotnie w ciągu dnia i w nocy, pod ciągłym ogniem ciężkiej artylerii, nie kapituje. Brakuje wody. Nie ma elektryczności. Obrońcom zagląda głód w oczy, a jednak walczą. Kontratakują i odbierają zdobyte już przez Niemców pozycje. To trwanie w walce psuje rachuby Hitlera. Warszawa i Modlin wiążą sporą ilość sił niemieckich, które chciałby przerzucić na Francję. Zarządza generalny szturm. Uderzenie ma być miażdżące, bez pardonu i litości. Warszawa ma być zmieciona.
Na rozkaz Hitlera najcięższe działa rozpoczęły swe dzieło zniszczenia. Potężna armada niczym niezagrożonych 400 bombowców kilka razy dziennie pustoszy stolicę. W przerwach zmasowane ataki piechoty na całej długości obrony. W szpitalach nie ma już miejsc dla rannych. Brakuje amunicji. Warszawa płonie, ale ciągle broniona przez Polaków zadaje kłam słowom Mołotowa z 17 września. Przy likwidacji oporu oddziału Wojska Polskiego rozbrojono i wzięto do niewoli między Brześciem i Płodawą w 30 transportach 25 tysięcy żołnierzy. W rejonie Homla 3 tysiące żołnierzy i 1000 koni. Pod Kobryniem zbombardowano polski pociąg pancerny i wzięto do niewoli 1000 żołnierzy. Pierwszy sekretarz Kompartii Ukrainy, Nikita Chruszczow, jako dobry gospodarz z wizytą w Przemyślu, ogląda nowe obszary władania komunizmu, które Sowiety uzyskały ze współpracy z Hitlerem. Broni się jeszcze Hel i Modlin. Warszawa w żelaznych kleszczach oblężenia. Wszyscy chcą walczyć, ale rozsądek podpowiada zaprzestać. Kapitulacja. Pertraktację ze strony polskiej prowadzi generał Kutrzeba i pułkownik Ragłowski. Wynegocjowano zawieszenie broni do 29 września do godziny 12. Z rozkazu generała Rumla. Ze względu na ogólne położenie, niemożność prowadzenia dalszej dłuższej walki oraz opłakany stan miasta i ludności zdecydowałem kapitulację Warszawy, albowiem dalsza walka nie mogła dać dla sprawy kraju żadnego realnego pożytku. Pan marszałek z rządem internowany w Rumunii. Wojska sowieckie zajmują kraj do Wisły od wschodu, wojska niemieckie od zachodu. W uznaniu dzielności obrońców dowództwo niemieckie przyznaje. Dla oficerów zachowanie broni białej oraz przejście do honorowej niewoli. Podoficerowie i szeregowi po załatwieniu identyfikacji oraz formalności będą zwolnieni do swoich domów. Po prawie 20 dniach walki miasto musi się poddać. Długo będzie leczyć swe rany. Wielu obrońców stolicy nigdy już do niej nie powróci. Jeszcze w czasie oblężenia zostaje zawiązana organizacja konspiracyjna Służba Zwycięstwu Polski z dowódcą generałem Michałem Tokarzewskim Karaszewiczem. W jej skład wchodzi wielu oficerów z Armii Warszawa, a wśród nich pułkownik Okulicki. Września Ribbentrop, dysponując szerokimi pełnomocnictwami, wylatuje na negocjacje do Moskwy. Hitler zaczął wojnę zdecydowany zagarnąć Pomorze, Poznańskie i Śląsk. Jego doradcy byli zwolennikami utrzymania przy życiu okrojonej Polski. Hitler liczył, że będzie to argument w przetargach z Anglią i Francją. Na dwa dni przed spotkaniem w Moskwie Stalin narzucił swoją propozycję wymiany części ziem polskich za Litwę. Na moskiewskim lotnisku pełna gala. Flagi państwowe, orkiestra, kompania honorowa. Serdeczne przyjęcie. Po naradzie w ambasadzie o 22:00 początek rozmów na Kremlu. Szczegółowy przebieg negocjacji nie jest jeszcze dzisiaj znany. 28 września wieczorem podpisano traktat o granicach i przyjaźni, w preambule którego czytamy. Rząd Rzeszy Niemieckiej i rząd Związku Radzieckiego po rozpadzie dotychczasowego państwa polskiego uważają wyłącznie za swoje zadanie stworzyć ponownie spokój i porządek. W artykule pierwszym strony traktatu ustalają granice wzajemnych interesów państwowych jako ostateczną i oddalą wszelką ingerencję mocarstw trzecich w te regulacje. Oto oryginalna mapa, na której Stalin i Ribbentrop wykreślili na obszarze Polski nową wspólną granicę. Do traktatu dołączono protokół dodatkowy, który zmieniał ustalenia tajnego protokołu z 23 sierpnia i tak.
obszar państwa litewskiego wchodzi w strefę wpływów Związku Radzieckiego, podczas gdy z drugiej strony województwo lubelskie i część województwa warszawskiego wchodzi w strefę wpływów III Rzeszy. Podpisano również porozumienie zezwalające Niemcom zamieszkałym w Związku Radzieckim na przesiedlenie się do Rzeszy i analogicznie Rosjanom zamieszkującym za Bugiem i Sanem osiedlenie się w Związku Radzieckim. Na propozycję Stalina podpisano tajny protokół dodatkowy, w którym czytamy: obie strony nie będą tolerowały na swoich obszarach agitacji polskiej oddziaływującej na tereny drugiej strony. Wszelką tego typu agitację będą na swoich terenach powstrzymywać w zarodku, informując się wzajemnie o podjętych działaniach. Traktat o przyjaźni i granicach wraz z protokołami dodatkowymi oraz podpisany wcześniej szeroki traktat handlowy dają podstawy wiary w trwałość więzów łączących Niemców i Rosję, tradycją sięgających Wielkiego Fryderyka i Katarzyny. Kwestię uczestnictwa Związku Radzieckiego w podziale Europy podnosił w czasie procesu norymberskiego dr Alfred Zeidel. Potem zeznawał Ernst von Weizsäcker, który od 1938 do 1943 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeszy, a więc był praktycznie zastępcą ministra spraw zagranicznych. Był on początkowo wyznaczony jako świadek dla admirała Redera. Został on przez sędziego przewodniczącego, lorda Laurensa, zapytany, czy on, gdyby przedłożono mu tekst, czy on by go rozpoznał. Na to sekretarz stanu von Weizsäcker powiedział: naturalnie, w moim sejfie w MSZ w Berlinie miałem co najmniej fotokopię, jeśli nie oryginał układu. Jestem gotów bez zastrzeżeń powiedzieć: tak, to jest prawdziwy odpis tego tajnego protokołu dodatkowego. To jest więc to, co najistotniejsze z tego, co mogę panu powiedzieć o potraktowaniu tajnego protokołu dodatkowego. Innymi słowy, przyjęcie dowodu w zakresie treści zostało przez sąd przyjęte. Nie przyjęto, że ja jako obrońca w swojej mowie końcowej użyłem sformułowań, które miały wynikające stąd prawne konsekwencje. Innymi słowy, na sali sądowej powiedziałem, że nie jest to właściwy sąd w rozumieniu prawa, gdyż jedno z mocarstw, występujące tutaj jako sąd i oskarżyciel, wcześniej uczestniczyło w zawarciu, a ponadto w realizacji umowy zajęcia 200 tysięcy kilometrów kwadratowych polskiego terytorium. Armia Czerwona wychodzi na linię Grajewo, Morzyczne, okolice Lublina, Przemyśl, Ustrzyki. O problemie granic mówi niemiecki historyk profesor Jekiel. Radzieckie granice zachodnie są dziś, z wyjątkiem Finlandii, tymi, które ustalone zostały w tajnym protokole dodatkowym. Państwa nadbałtyckie, tereny wschodniej Polski, północna Bukowina i Besarabia, dziś Socjalistyczna Mołdawska Republika Radziecka, stały się terytoriami radzieckimi zgodnie z tym dodatkowym protokołem. Mogę opowiedzieć pewną historię na ten temat. Gdy angielski minister spraw zagranicznych Anton Eden był w Moskwie w grudniu 1941, a więc po rozpoczęciu ataku niemieckiego, rozmawiał ze Stalinem o uregulowaniach terytorialnych po wojnie i powiedział: jesteśmy chyba jednomyślni, że wrócimy do granic sprzed wojny. A Stalin powiedział: tak. W dalszym przebiegu rozmowy okazało się jednak, że Eden myślał o granicach sprzed wojny jako o tych granicach, które istniały przed 3 września 1939, a dla Stalina granice przedwojenne to były te, które istniały przed 22 czerwca 1941. I on w negocjacjach w czasie wojny z mocarstwami zachodnimi stale się przy tych granicach, jeśli pan chce, może pan nazwać je granicami paktu Ribbentrop-Mołotow, upierał. I dostał je. Profesor Michał Semiriaga. Ruch komunistyczny bardzo ucierpiał z powodu tego paktu, dlatego że jak tylko ten pakt został zawarty, natychmiast Komitet Wykonawczy Międzynarodówki Komunistycznej zapomniał, powiem wprost, zignorował uchwałę Kongresu z 1935 roku.
i zaczął ogłaszać jako agresora Anglii i Francji. Nie Germanii, a stał objawiać Anglii i Francji. I okazało się, że wojna ze strony Niemiec to wojna obronna, a wojna ze strony Anglii i Francji to wojna agresywna. Mołotow powiedział o tym wprost na jednej sesji Rady Najwyższej, że teraz już sytuacja się zmieniła. Po kapitulacji Warszawy broni się jeszcze Hel. Twierdza Modlin trwa w oporze, ale są to już ostatnie godziny. Generał Tomme wobec braku amunicji, żywności, dużej ilości rannych, którym nie można udzielić właściwej pomocy lekarskiej, podejmuje decyzję kapitulacji. Dalsza walka już nie zmieni sytuacji. Pomoc z zachodu nie nadeszła. Na wschodzie rozproszone oddziały polskie próbują przebijać się do Rumunii i na Węgry. Grupa pancerno-motorowa generała Andersa 29 września trafia w zasadzkę sowiecką. Po krótkiej walce zostaje rozbrojona i większość oficerów trafia do niewoli. Sam generał Anders zostaje przewieziony do Moskwy i osadzony w więzieniu NKWD na Łubiance. Rosjanie trzymają już tam wyselekcjonowaną grupę polskich oficerów, którzy dostali się do sowieckiej niewoli. Na ręce rządu angielskiego ambasador Raczyński składa uroczysty protest przeciw pogwałceniu świętych praw narodu polskiego przez zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow. Dywizja Kobryń pułkownika Eplera została zaatakowana przez sowieckie bombowce pod Milanowem. Grupa operacyjna po lesie z generałem Klebergiem kieruje się na zachód, na pomoc Warszawie. Pod wioską Jabłoń doszło do starcia z powracającymi na wschód jednostkami radzieckimi. Wzięto do niewoli oficera i 50 czerwonoarmistów. Pozostali oni z Polakami i bili się razem do końca. Do grupy generała Kleberga próbuje dołączyć zgrupowanie oddziałów KOP. Ich 400-kilometrowy marsz często przerywany jest potyczkami z Armią Czerwoną. Oddziałami KOP dowodzi generał Orlik Rickeman. Do ostatniego starcia z Sowietami dochodzi pod wsią Wytyczne. Bój to jest nierówny. 3000 żołnierzy KOP-u przeciw sowieckim czołgom. O godzinie 12 dowódca grupy KOP decyduje oderwać się od nieprzyjaciela, zniszczyć broń i rozproszyć oddziały. Obrońcy Helu odpierają ostatni atak piechoty niemieckiej. O 14 następuje zawieszenie broni. Żołnierze generała Kleberga z marszu zajmują Kock. W Alejach Ujazdowskich w Warszawie Hitler przyjmuje paradę zwycięstwa. Tego dnia w Paryżu na Rue Rivoli pierwsze posiedzenie rządu Zjednoczenia i Obrony Narodowej. Sikorski obecny w Paryżu już od 23 września obejmuje, nie bez pomocy Francuzów, stanowisko naczelnego wodza i premiera. Rezygnujący z prezydentury Mościcki proponował na swojego następcy Wieniawę Długoszowskiego, ale wskutek francuskiej interwencji stanowisko to obejmuje Władysław Raczkiewicz. Oddziały Wehrmachtu zajmując polską ziemię niosą zniszczenie i śmierć. Polska jako pierwsza doświadczyła hitlerowskiego ludobójstwa. Masowe egzekucje, bombardowanie bezbronnych miast, wysiedlenia. Oto metody uzyskiwania przestrzeni życiowej przez rasę panów, jak o sobie mówili Niemcy. Na Helu kontradmirał Unruk podejmuje decyzję przerwania walki. Niemcy przyjmują tę decyzję z ulgą. Atakowanie baterii lądem nie przyniosło sukcesu. Przez 31 dni ta niewielka bateria wiąże duże siły niemieckie, zadając poważne straty. Strącono 49 samolotów, uszkodzono kilka niemieckich okrętów i jeden zatopiono. Niemieckie gazety piszą, że nie ma już polskich żołnierzy pod bronią. A jednak pod Kockiem generał Kleberg, mając siły mniejsze niż jedna dywizja niemiecka, osiąga sukcesy w bitwie. W Moskwie 4 października podpisanie protokołu do traktatu z 28 września, wyznaczającego przebieg granicy przyjaźni dzielącej Polskę między III Rzeszę i Związek Radziecki. Centralnym punktem ostatniej bitwy września staje się wieś Wola Głowska. Zadanie zniszczenia grupy operacyjnej po lesie wykonuje niemiecki 14 Korpus Zmotoryzowany. Niemcy przeważają liczebnie i jakością uzbrojenia. Po pierwszych polskich sukcesach Niemcy ściągają posiłki. Grupa po lesie bije się w okrążeniu. Dochodzi do walki wręcz i na bagnety. 5 października wieczorem generał Kleberg wydaje ostatni rozkaz do żołnierzy o zaprzestaniu walki. Warszawa padła, nim doszliśmy. Mimo to nie straciliśmy nadziei i walczyliśmy dalej.
najpierw z Sowietami, następnie w trzydniowej bitwie pod Syrokomlą z Niemcami. Wykazaliście hart ducha w czasie zwątpienia i dochowaliście wierności ojczyźnie do końca. Dziękuję wam za męstwo i karność. Wiem, że staniecie, gdy będzie potrzeba. Jeszcze Polska nie zginęła. Pierwszego września minęło 36 dni, a tak naprawdę minęła epoka. Z państwa, które miało wady, ale było wolne. Było nasze, które kochaliśmy. Została sterta gruzów, niezaleczonych ran. Nie stał przyjaciół. Zjednoczeni najeźdźcy próbowali wymazać nas z map nowego porządku Europy. Ale walki o tę wolną, wyśnioną Polskę nikt zabronić nie potrafi. Tego października w Reichstagu Hitler w swoim przemówieniu ofiarowuje Anglii i Francji pokój kosztem Polski, bez prawa powrotu do status quo ante. Tylko Rosja i Niemcy mogą decydować o losie Polski. Anglia będzie walczyć dalej. Polska była bezpośrednią przyczyną wojny, ale nie jedyną. Oświadczenie Chamberlaina w Izbie Gmin. Premier Daladier obiecuje, Francja nie zawrze separatystycznego pokoju z Niemcami. Litwa, w pełni neutralna w czasie działań wojennych we wrześniu, staje się następną ofiarą zmowy sowiecko-niemieckiej. Związek Radziecki podpisuje umowę przekazania Litwie okręgu Wileńskiego. Litwini przyjmują podarunek, ale jeszcze nie wiedzą, że zapłacą za niego utratą suwerenności. Podpisana wcześniej umowa o rozmieszczeniu wojsk radzieckich na Litwie była do tego pierwszym krokiem. 12 października na terenach okupowanych przez Niemców pojawiają się ogłoszenia zmuszające Żydów do noszenia specjalnych oznaczeń. W końcu miesiąca w dużych miastach tworzone są wydzielone dzielnice, tylko dla Żydów. Te rasistowskie zarządzenia były początkiem rozciągniętej potem na całą Europę akcji ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Ludobójcza maszyna hitlerowska została puszczona w ruch. W wyniku tej akcji na ziemiach polskich zostali wymordowani prawie wszyscy Żydzi. Na terenach zajętych przez Armię Czerwoną nowa ideologia
i nowe porządki. Uwolnieni więźniowie i zwolennicy partii komunistycznej tworzą oddziały milicji. Wraz z NKWD prowadzą akcje aresztowań wśród inteligencji polskiej. Następują pierwsze wysiedlenia w głąb Rosji. Zaciska się pętla terroru. Podstępnie, pod pretekstem rozdawnictwa żywności, odbywa się sporządzanie list Polaków. Trwa akcja propagandowa przygotowująca wybory do Zgromadzenia Deputatów Ludowych Zachodniej Ukrainy. 22 października wybory. Każda metoda jest dobra, by osiągnąć sukces. Do urn poszło blisko 100% zastraszonego elektoratu. Międzynarodowe konwencje zabraniają organizowania jakichkolwiek wyborów na okupowanych terytoriach. ...27 października w Teatrze Miejskim we Lwowie odbywa się zjazd wybranych przedstawicieli ludu. Drogu nowego dnia! Za nami noc kapitalizmu! Przed nami łopocą czerwone sztandary! Przed nami zorza czerwona się pali! Proletariat Związku Sowieckiego podał nam bratnią dłoń i wezwala proletariat zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Łaska spłynęła na nas, nie łaska boska, o którą prosiliśmy dziesiątki lat, nie ta łaska, która darzyła nas kryminałem, która darzyła nas piekłem, która darzyła nas niewolą, która darzyła dzieci nasze żebractwem, ale łaska proletariatu, proletariatu Związku Sowieckiego. Powiem wam, jest to łaska, na taką łaskę my może nie zasłużyliśmy. Bo cóż to się działo w roku 1917? Kurwa! I więcej nie powróci tu kapitalista, i więcej nie powróci tu żandarm, bo na straży naszych granic będzie stała Czerwona Armia. Українських народних зборів у Львові. Вношу пропозицію про прийняття декларації про входження Західної України до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Dwa dni później zachodnia Ukraina, a tydzień później zachodnia Białoruś, decyzją Rady Najwyższej zostały przyjęte w skład Związku Radzieckiego. Wszyscy mieszkańcy tych terenów bez pytania ich o zgodę doświadczyli wielkiej komunistycznej łaski. Nadano im obywatelstwo radzieckie. Czym ta łaska będzie dla Polaków? Okaże się to już za kilka miesięcy. Objawi się bydlęcymi wagonami, niewolniczą pracą, tajgą Syberii i 40-stopniowymi mrozami Kazachstanu.
21 października Mołotow powiedział: o przywróceniu dawnej Polski, jak każdy rozumie, nie może być mowy. To też bezsensowne jest przedłużanie obecnej wojny pod hasłem odbudowania byłego państwa polskiego. Rozumieją to rządy Anglii i Francji. Nie chcą jednak zaprzestania wojny i ustalenia pokoju, lecz szukają nowego usprawiedliwienia dla przedłużania wojny przeciw Niemcom. Nie tylko nonsensem, lecz nawet zbrodnią jest prowadzenie wojny o zniszczenie hitleryzmu pod fałszywym sztandarem walki o demokrację. We Francji, zgodnie z podpisaną 9 września umową, trwa odtwarzanie armii polskiej. Ci, którym udało się przebrnąć sowieckie kordony przez Rumunię i Węgry, przybywają do obozu, który stał się pierwszą przystanią polskich uciekinierów. Dowódcą 1. Dywizji Grenadierów został generał brygady Bronisław Duch. 2. Dywizją Strzelców Pieszych dowodził generał brygady Prugar Kettling. Polscy lotnicy w mundurach francuskich. Polskie okręty wojenne jako wydzielone jednostki weszły w skład Royal Navy. Mówi generał Władysław Sikorski. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, jak bardzo wzruszyło mnie uczucie przyjaźni, które wszyscy Francuzi spontanicznie okazali Polsce od początku wojny. Nasze przymierze jest żywsze niż kiedykolwiek, gdyż łączy nas z Francją i Anglią braterstwo serc, nie mówiąc o podobnych celach i interesach. Jak to powiedział kilka dni temu z powagą i zdecydowaniem premier Daladier i potwierdził premier Chamberlain, chodzi o uczynienie z Europy wspólnych narodów, wśród których Polska, wielka i sprawiedliwa, będzie symbolem pokojowej Europy. Należy wprowadzić do stosunków międzynarodowych pojęcie prawa, bez którego cywilizacja jest tylko pustym słowem. Co do nas, Polaków, naszego nowego rządu i mnie osobiście, przyjęliśmy jako nasze jedyne zadanie pozostanie godnymi w całym naszym postępowaniu narodu i żołnierzy polskich, którzy woleli zginąć niż ustąpić przed barbarzyńcami. Na froncie zachodnim cisza, sporadyczna wymiana strzałów, spokojne patrole. 6 grudnia ginie od niemieckiej kuli pierwszy żołnierz brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego. 105 sojuszniczych dywizji tkwi w schronach i okopach. Samoloty stoją bezczynnie na lotniskach. Może obejdzie się bez wojny? Informacja radzieckiej policji politycznej NKWD. W okresie od 24 października do 23 listopada 1939 roku między Związkiem Radzieckim a III Rzeszą dokonano wymiany jeńców polskich. Strona radziecka przekazała ponad 40 tysięcy polskich żołnierzy, a strona niemiecka kilkanaście tysięcy. Przekazywanie odbywało się w dwóch punktach, głównie przez Brześć Litewski nad Bugiem i Jagodniki koło Drohuska. O losie polskich żołnierzy wziętych do niewoli przez Sowietów decydował sam szef NKWD, Ławrienty Beria. Oto fragmenty jego rozkazu z 3 października 1939 roku. Jeńców, Ukraińców, Białorusinów i innych narodowości, mieszkańców województw zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, rozpuścić do domów. Jeńców, których rodziny znajdują się w niemieckiej części Polski, zatrzymać w obozie kozielskim Smoleńskiej Oblasti i obozie Putilewskim Sumskiej Oblasti. Wziętych do niewoli generałów, oficerów i ważniejszych urzędników ześrodkować w obozie Starobielskim, Woroszyłowgradzkiej Oblasti. Wywiadowców, policjantów osadzić w Ostaszkowie, Kalinińskiej Oblasti. W obozach tych NKWD prowadzi selekcję oficerów polskich, pragnąc wyłowić jednostki powolne imperialnym planom Stalina. Ogromna większość oficerów dochowuje do końca wierności Rzeczypospolitej. Poza obozami dla oficerów i żołnierzy Beria przygotował ponad setkę innych obozów koncentracyjnych i miejsc zesłania dla Polaków wysiedlanych z terenów zajętych przez Armię Czerwoną.
Zgodnie z podpisanymi 28 września tajnymi protokołami spotkały się specjalne komisje NKWD i Gestapo. Do pierwszego spotkania doszło w Warszawie jeszcze w październiku. Na mocy tych tajnych porozumień do Rzeszy przesiedlono setki Niemców zamieszkałych dotąd na Wołyniu. O innych konsekwencjach tajnych porozumień mówi profesor Semir Jaga z Moskwy. Trudno było pojąć te szagi. Bardzo trudno było pojąć te posunięcia. Najbardziej haniebne strony historii to, aby dotrzymać warunków przyjaźni, warunków paktu z Niemcami. Poszliśmy na to, że kilkaset niemieckich antyfaszystów, którzy przed wojną przybyli do nas, do Związku Radzieckiego jako emigranci, ratując się przed prześladowaniami Hitlera z Austrii, z samych Niemiec, my ich oddaliśmy w ręce Gestapo, a wielu z nich najpierw siedziało w naszych obozach, a potem dosiadywało w niemieckich, koncentracyjnych do końca wojny. Współpraca między radziecką policją polityczną a Gestapo w kwestii przeciwdziałania polskiej konspiracji i agitacji skierowanej przeciw obu okupantom była bardzo ścisła. Od 28 września odbyło się kilka spotkań. W Warszawie, we Lwowie, w Przemyślu, a ostatnie w 1939 roku odbyło się 15 grudnia w Zakopanem. Szefami delegacji byli ze strony NKWD Litwinow, a ze strony Gestapo dr Wächter. Nastrój tych spotkań, jak widać ze zdjęć, był pełen zrozumienia i przyjaźni. Ale jakie konkretnie problemy były omawiane, nie wiemy. Dokumentacja tych spotkań nie została udostępniona. Wybuch II wojny światowej zaskoczył mnie w Grodnie, gdzie od 1935 roku pełniłam funkcję dyrektora zespołu szkół zawodowych. Grodno 21 września zostało zajęte przez armię radziecką. Kilka dni później niż wszystkie inne miasta polskich województw wschodnich, dlatego że Grodno przez dwa dni wściekle broniło się. Za to po zajęciu przez wojska radzieckie Grodna nastąpiły aresztowania, rozstrzeliwania. Aresztowana również zostałam ja jako dyrektor szkół średnich. Najpierw siedziałam w więzieniu w Grodnie, ale szybko mnie wywieziono do więzienia w Mińsku białoruskim, gdzie odbywało się śledztwo i gdzie był sąd. Byłam sądzona przez najwyższy sąd SSR z najwyższym sędzią Millerem na czele. Naturalnie ten sąd mieści się w Moskwie, ale my Grodnianie mieliśmy taki zaszczyt, że cały ten zespół sędziów z Millerem na czele przyjechał do Mińska, żeby nas tam sądzić. Dostałam wtedy wyrok 10 lat więzienia i 15 lat zesłania. Straty Wojska Polskiego w działaniach wojennych 1939 roku wyniosły około 66 tysięcy zabitych. Do niewoli niemieckiej dostało się około 500 000 polskich żołnierzy i oficerów. Znaczna ich większość przeżyła wojnę. Sowiecką niewolę z co najmniej 15 tysięcy polskich oficerów przeżyło tylko kilkuset. Reszta została zamordowana w Katyniu i innych miejscach stalinowskiej kaźni. Los większości z 250 tysięcy polskich żołnierzy, którzy dostali się do sowieckiej niewoli, do dziś nie jest znany. Czas wojny oraz machina hitlerowskiej i stalinowskiej eksterminacji pochłonęła życie 6-7 milionów obywateli II Rzeczypospolitej. To tylko część ofiary, jaką poniosła Polska w wyniku niesprowokowanej napaści, totalitarnych ideologii i sojuszniczego wiarołomstwa.